Ej, ten gość wygląda jak ten z tego... Sorry. Ale robota sama się nie zrobi. Dzień dobry. Siemanko. How is I love you in Polish? Kocham cię. Yes. Kocham cię. In English, I love you. Yes. In Tagalog, mahal kita. In Bisaya, gigugmati ka. In Bajau, palasahan ta ka. Holy cow. How many I love you, you know? Wiem, że piosenka była w klimacie i w ogóle wakacyjnie, ale tutaj youtuber mi robi konkurencję i muszę, kurde, nie mogę pozwolić na to, żeby mnie wyprzedził znowu. Kolejny. Wanna be dark? Let's chase ski. Widzę, że masz parcie na szkło. Chcesz zostać sławny. Ja to nie za mocno. Chcesz zostać youtuberem. Dawaj. Nie nadaje się do tego. Wymyślimy ci zaraz nazwę. Nie nadaje się do tego, poważnie. Nagrywaj po prostu wszystko, co robisz. Panie. Wyszłoby szydło z worka, co? To nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł, no. Ej, ten gość wygląda jak ten z tego... Pamiętasz ten kawałek? Tak, taki tańczy na tych grubach. Te hawajskie. No. Wróciliśmy z plaży i wybieramy się do wioski mojej żony, ale zanim tam dojdziemy, chciałem podziękować sponsorowi tego odcinka, którym jest Surfshark VPN. Bateria mi padła i musiałem się wrócić do domu po nową baterię. Siądę sobie na sofę. W tym momencie ja jestem podłączony do 3 płatnych subskrypcji. Jedna to jest Spotify, druga to jest Netflix i trzecia to jest Surfshark, z której jestem najbardziej zadowolony, najmniej płacę. Tak, dokładnie. Surfshark VPN. Korzystam praktycznie codziennie, często w połączeniu właśnie z Netflixem, na którym chciałbym, powiedzmy, obejrzeć film, który nie jest dostępny tutaj. Teraz jestem na Filipinach, a chcę obejrzeć film z USA, no i nie ma go tutaj na Filipinach, w filipińskim Netflixie. No to zmieniam sobie lokalizację poprzez VPN na USA, no i już oglądam to, co chcę oglądać w USA. To samo można robić ze wszystkimi innymi serwisami, które działają na zasadzie geolokalizacji. Można pominąć i oszukać system, właśnie zmieniając swoją lokalizację i IP. Oprócz tego połączenie jest szyfrowane, także wszystko to, co robimy w internecie, jest zamaskowane i zaszyfrowane. Dzięki temu dużo trudniej jest hakerom to zhakować i dostać się do naszych prywatnych danych i ukraść je nam. Idę, bo żona na mnie czeka u siebie w wiosce, a ja tutaj nawijam makary. Schody niebezpiecznie, czekajcie, muszę zejść, muszę się skupić. Dobra, jeszcze takiego fajnego jest, jedno konto działa na nielimitowanej ilości urządzeń. Telefon, telewizor, laptop, komputer, zakres usług. Surfsharka bardzo się poszerzył i jest teraz dużo dodatkowych. Fajnie się rozbudowuje ten serwis. Jedną fajną usługą jest na przykład przeglądanie internetu poprzez właśnie przeglądarkę wbudowaną w Surfshark
i to przeglądanie jest organiczne, nie jest bazowane na podstawie wszystkich naszych wyszukiwań wcześniej i nie jest też śledzone. Podsumowuję, bardzo polecam Surfshark VPN. Teraz macie 83% zniżki i 3 pierwsze miesiące za darmo, więc to wychodzą naprawdę grosze na miesiąc. What you buy? Halo, halo. Okej, słuchajcie, jesteśmy w wiosce, Badział. No i AJ kupuje dzieciakom desery. Każdy dzieciak tutaj zebrany dostanie deser. Halo, halo. Tutaj jej ojciec coś pracuje nad wiosłami. No i jej brat chyba też robi, aha, oni chyba wiosła robią, tak. Czyli z tej deski powstanie wiosło. Takie jak tutaj już jest ładnie zrobione, wow. Tutaj zawsze się coś dzieje, to jest ciekawe właśnie w tym miejscu, że zawsze się coś dzieje. No i zobaczcie, dzieci sprzedają dzieciom. Tutaj pan też maluje wioskę, oni tutaj składają w ogóle łódź. Maluje wioskę, co ja gadam, sorry. Maluje łódź albo coś tam robi innego. Tą łódź odrestaurowują już od jakiegoś czasu. No i już coraz lepiej wygląda. Zobaczcie, tutaj jest jakaś nowa deska wsadzona. No tak odnawiają to wszystko. Trzeba sobie jakoś radzić. Patrzcie na typa. Piękne włosy! Chyba się wstydzi, dobra, ucieka. A tutaj cały czas proces powstawania Halo Halo, takiego najprostszego wersji badziałowej, czyli najtańszej jak się da. No i żeby coś na tym zarobić. Składnikami myślę, no co widzę już, cukier, lód, nie wiem co tam jest jeszcze, zaraz zapytamy. Babe, siema, siema, siema. Siemanko. Siemanko, yeah. Siemanko. Siemanko. Baby, what is the ingredients of that? Butter, sugar, milk and ice. What? First one what? Ice. No, the last, okay, last one? Sugar. The one that you said first. What? Food color. Ah, okay. Food color. Okay, tutaj czasami ciężko się dogadać, ale teraz już widzę, że jest jeszcze jelly w tych kubeczkach. Widzicie, jest jelly, czyli żelatyna jakaś. Ona nie lubi, dlatego nie ma. Zobaczcie jak to działa, ona trze i wtedy się nabiera lód do tego pojemnika, od tego jej tarcia, o ten lód. No i wpycha go w ten kubeczek i tutaj jest gotowy produkt. How much this? 10 peso. Because the small ice is 250. Mm-hmm. Before it's 120. Okay, so normally what's the price? 120. Not the ice, halo halo. Halo 10. But before 10 pesos. Przez 5 minut ustawiałem kamerę, znaczy w sumie iPhone'a na garnku, który jest oparty o słoik plastikowy z ryżem, żeby to nagranie zrobić tutaj. Jak chodzę, to muszę w strategiczne miejsca stopę kłaść, żeby nie rozwalić podłogi tam, gdzie są deski. I tam, gdzie do bambusa jest, znaczy do desek jest przybity bambus, to tam kładę stopy. Sorry, że ciemno, ale i tak jest dobrze, że jest generator. Jemy kolację. Na kolację suszona ryba, prawie codziennie. Gotują suszoną rybę.
dołoży ryżu teraz. Chciałbym mieć możliwość nagrywania tego materiału lepszym sprzętem, żebyście mieli lepsze doświadczenie. Moja żona wydobuje mi części suszonej ryby. Ciężko taką rybę się je, bo ciężko znaleźć jadalną część tam, a to jest ich codzienność. No i je się rękami oczywiście. Ryba ma bardzo intensywny smak, ryż nie ma praktycznie w ogóle smaku. No i nawet bardzo mały kawałek ryby wielkości małego paznokcia daje smak, więc wydobują nawet bardzo mały kawałek. Pozostałości wrzuca się pomiędzy deski, pomiędzy bambusa i do morza to wpada. Dziewczyny dojadają resztki ryby. Naprawdę tutaj nie marnuje się jedzenie. Albo będzie się głodnym, albo się doje to, co my normalnie już byśmy wyrzucili. Tak wygląda dom, pokażę wam dom. Są dwa pomieszczenia, jedno piętro. Dach czy sufit wygląda tak, jak w praktycznie każdej chacie. A tak wyglądają pomieszczenia. Tutaj jest kuchnia. Tutaj jest na talerze. Ale ciekawostka jest taka, że tutaj jest ładny widok na morze i na miasto. I na port z tamtej strony. So you want to have a Polish boyfriend? Yes. Okay. I'm not sure. Okay, we will do. We will do casting. We will find 10 best boyfriends and you choose the best. Yeah? Okay? Okej, Kaja. Okej, great. Także słuchajcie, zgłaszajcie się chętni, kto by chciał poślubić tą dziewczynę. Bardzo dobra dziewczyna. Sieba? Sieda. Na imię ma Sieda. Alinka Mić, Siema. Sieda. Siema, Sieda. Siema, Sieda. Siema, tu Sieda. Yes. Yeah? Yeah. Sentence. Say Siema tu Sieda. Siema tu Sieda, yeah. Ta już mówi po polsku, moja żona. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu teraz dobra, to dobry dobra. Wieczór. Dobry wieczór, because it's evening, so it's dobry wieczór. Dobry wieczór, it's good evening. Dobry wieczór? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Yes. Dobra. Dobry wieczór is good evening. Dobry wieczór, Damian. Dobry wieczór, Sieda. 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 Sieda is your cousin. Cousin. Agał. Dagan Agał. Yeah. Ona w ogóle ją nazywa, no nie powiem jak. Napiszę wam to tutaj, bo YouTube się zdenerwuje, jak powiem. Oni się tak nazywają po przyjacielsku. Plaża się, powiedzmy. Brzmi jak plaża, to słowo po angielsku. Unsa? I don't know. For the like this, using for cooking. Ah. Like a bonfire. Ah, so bonfire there. Yeah. There is a bonfire in there. Okay. Tam robią ogień w tym garnku, dlatego jest dziura, żeby powietrze przelatywało. Taki system. Łapo! What are you looking? Tak wygląda
czyszczenie. Tak wygląda czyszczenie podłogi, czyli po prostu się zmiata wszystko pomiędzy deski do morza. Zobaczcie, dostałem krzesełko. Tutaj jest krzesełko. Jest na wysokości mojej kostki. No i wodą się cieszą z lodem. Kostki, tak. To jest kostka? Tak, to jest kostka. No i jeszcze pokój, o. Pokój. Tak wygląda. Tutaj wiszą ciuchy na wieszakach. Tutaj są ściany. No i tak wygląda pokój. Tutaj śpią na podłodze wszyscy. So why you like water with ice? Because hot. Because cold, you mean? No, hot now, so I need cold water. Okay. Kasabut. Kabalu. Kabalu. Yeah. Kasabut, dako, kasabut. Kasabut ka magsama? Sama? Yeah. Adili. Unsa sama? Bajau. Bajau? Ah. So how is I love you in Bajau? How is I love you in Bajau? How is I love you in Polish? Kocham cię. Kocham cię. Yes. Kocham cię in Bajau. In English, I love you. Yes. In Tagalog, mahal kita. In Bisaya, gigong matika. In Bajau, palasahan taka. Only. Wow. How many I love you, you know? What is in Bajau? Kalasahan taka. Kalasahan taka? It's so long. Kalasahan taka. Kalasahan taka. Kalasahan ko beach ko. Kalasahan taka. Kalasahan taka. Kalasahan taka. Aiko. Nano kadawa ka. If you say, I love you, Aiko, you say, ako'y alasa maka'a. Ako'y alasa maaka? Ako'y alasa maka'a, Aiko. Ako maasa kala. Aiko. Pero panduhan kay Mitch. Ito ko ito. Aso. Okay, again. Ako'y alasa maka'a damyan ko. Ako'y alasa makakan. Maakan? Maka'a. Maka'a. Maka'a? Maka'a. Ason maka'a. Damian, ako. Ako. Ako'y. Alasa. Ako'y alasa. Maka'a. Maka'a. Damian ko. Damian ko. Ah, you love me. Okay. Ako'y malasa. Malasa? Alasa? Yeah, alasa. Ako. Alasa. Maka'a. Maka'a. Aiko. Okay, continue. Next one. Set. 1, 2, 3, go! Ako alasa makaka aiko. Są urodziny dziecka Aleksa i przyjechaliśmy. Ile lat Aleks? O, to jest 2 lata ma. 3, he finished 3. A tu, so it's not 2019. 2020. A, you see? Yeah, so przywieźliśmy prezenty, czyli ciasto i hajs. No a tutaj jest sytuacja taka, że z Zamboangi łodzią przypłynęła duża dostawa kasawy. I teraz jest dzielona ta kasawa i będzie sprzedawana tutaj, zobaczcie. Dzielą te panie to nożem, pakują w woreczki i sprzedają. Bangi! Bangi! Wygląda trochę jak na dziupli u Escobara. No ale to nie ten towar, nie ten towar, żeby nie było. Wszędzie dzieci. Tutaj jest dziecko tej młodej dziewczyny, to jest siostra I Jane, 17 lat ma, właśnie urodziła 2 miesiące temu. Zawsze jak przychodzimy, to I Jane bierze drobniaki z samochodu i rozdaje dzieciakom. Co ciekawe, nie tylko z tego domu, bo jak przychodzą jacyś inni, to też im rozdaje i zawsze stara się rozdać tak, żeby każdy. Ta na przykład nie jest stąd.
Stara się rozdać tak, żeby każdy dostał mniej więcej, porówno, no wiadomo, tam dla rodziny trochę więcej czasami. Ale to jest bardzo fajna wartość w niej, się dzieli. Mogłaby ten hajs sobie jakieś ciuchy kupować tak naprawdę, a daje te pieniądze dzieciakom. No i nie tylko dzieciakom, starszym kobietom też jak widać daje. Pani mu powiedziała, żeby machała, a on rękę wystawia, żeby mu coś dać. Hajs najlepiej.